No hej, dzisiaj przed nami kaplica, dwór i wieża Bismarka w Wielkopolsce. Zapraszamy na film. W parku dworskim, który zwiedzamy, ukryta jest kaplica grobowa. Zbudowano ją w 1834 roku po śmierci dziedzica majątku Romana Potworowskiego. Neogotycka kaplica grobowa rodziny Potworowskich miała piękne witraże w oknach, teraz częściowo zniszczone. Nad wejściem do niej znajduje się herb rodziny Potworowskich – dębno. Stara Przysieka II należała w 1287 roku do zakonu Cystersów w Przemęcie. Zakonnicy po ponad 5 wiekach w roku 1797 utracili wieś na rzecz skarbu państwa pruskiego. Król pruski nadał ją na własność generałowi von Zastrow. Nie cieszył się on jednak długo z nowych włości. Majątek w Starej Przysiece II kupiła bowiem rodzina Potworowskich Sienna, która posiadała także kobylniki koło kościana. Dzięki temu wieś może się dziś poszczycić tym, że jej posiadaczem był Edward Potworowski, oficer wojsk napoleońskich i marszałek Sejmu Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Po śmierci Potworowskiego majątek i dwór w 1882 roku przeszedł na własność hrabiego Zygmunta Kurnatowskiego z Bytynia, którego matka Eleonora wywodziła się z Potworowskich. Dwór został zniesiony w trzeciej ćwierci XVIII wieku przez opatów przemęckich. Prawdopodobnie służył im jako jedna z rezydencji. Później, już za czasów Kurnatowskich, dobudowane zostały boczne skrzydła, przebudowana klatka schodowa i dodany frontowy oraz tylny ganek. Przed bramą znajduje się dom odźwiernego, zbudowany na przełomie XIX i XX wieku. Wyróżnia go wejście ozdobione 4 kolumnami oraz trójkątnym zwieńczeniem. Z końca XIX wieku pochodzi także brama prowadząca do parku i fragmenty ogrodzenia. Filary po bokach bramy wieńczą lwy trzymające herb Potworowski oraz łodzia, herb Kurnatowski.
Doktor Felix Behaim z miejscowości Schwarzbach, członek terenowego Związku Upiększania, był pomysłodawcą budowy tej wieży w Wieleniu. Na miejsce budowy wybrano tereny rekreacyjne na wzgórzu Knospes Hoch, nazwanego tak od nazwiska Karla Knospe, właściciela browaru. Na architekta wybrano budowniczego Henryka Frosta. Całkowity koszt budowy wieży wraz ze schroniskiem wynosił 5000 marek. Na północnej stronie trzonu wieży przymocowano płaskorzeźbę Bismarka o średnicy około 1 metra, wykonaną z brązu w odlewni Gladenbecka w Berlinie. Na głowicy wieży wmurowana była na stałe okrągła żliwna misa ogniowa o średnicy 1,5 metra. Koszt zakupu misy ogniowej wyniósł 30 marek. Pierwszego rozpalenia ognia dokonano podczas uroczystego otwarcia wieży w dniu 21 czerwca 1902 roku. Do tego celu użyto szczap drewna, smoły i nafty. Wieża ze schroniskiem była przez wiele lat ulubionym celem wycieczek. W parku Pałacu Niegolewskich znaleźć można opuszczoną i zaniedbaną kaplicę grobową tego rodu. W czasie II wojny światowej Niemcy zajmujący pałac posunęli się też do zbezczeszczenia kaplicy grobowej Niegolewskich, rabując metalowe trumny i wyrzucając z nich szczątki. Okupanci zrabowali również cenne kolekcje Niegolewskich, a ich bogatym księgozbiorem palono w kotłowni. I to by było na tyle. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.